Pornografia jest sztuką nawet w Europie od bardzo wielu lat. To, że my tego nie lubimy i nie lubimy transgresyjności pornografii, ona nas przeraża. Trudno. Fakt jest faktem. Motywy erotyczne czy pornograficzne jako element takich ostatecznych transgresji są używane w sztuce jeszcze przed Von Trierem. To nie on wymyślił fakt, że można nieźle wstrząsnąć publicznością, pokazując coś przez pryzmat erotyki, że przypomnę Nocnego Portiera i kwestię Shoah skonfrontowanej z wielką namiętnością. Von Trier się portretuje z ustami zaklejonymi srebrną taśmą i pokazuje trochę mainstreamowi, krytykom, odbiorcom, że on nie będzie mówił. Po słynnym festiwalu w Cannes 2 lata temu, z którego został wydalony za pewne niefortunne stwierdzenia, obiecał, że nie będzie już mainstreamowym reżyserem, że teraz będzie się wypowiadał przez porno, bo porno jest uczciwsze i pozwala niektóre rzeczy nazwać po imieniu. I myślę, że przez ten pryzmat wiele osób czekało na naprawdę hardkorowe 150 minut ostrych scen. Rozumiem, że mogą się czuć rozczarowani. Tu jest kilka zbliżeń, kilka rzeczy potraktowanych explicite, natomiast myślę, że najbardziej przerażającym, szokującym i bulwersującym faktem w tym filmie jest to, że bohaterem jest kobieta. Że jeżeli wstawilibyśmy w to miejsce faceta i on by robił to wszystko, co robi Joe, grana przez Charlotte Gainsbourg, i robiłby tego tyle samo, i robiłby to w tym samym stylu, to powstałby po prostu jeden z wielu filmów o facecie, czy o jednym mężczyźnie, który ma bogate życie seksualne. Najbardziej przejmujący jest, czy też najbardziej może oburzający dla niektórych jest ten obraz kobiety, która leitmotivem, czy główną osią swojego życia uczyniła seks. I to, czy ona to robi świadomie, czy ona jest z tym szczęśliwa, to są w ogóle oddzielne tematy i tu bardzo doradzam, żeby po prostu obejrzeć film samemu i wyrobić sobie zdanie niezależne od krytyków. Na pewno jest to bardzo przejmujący obraz, portretujący ludzką seksualność, taką jak ją mamy teraz powiedzmy w Europie, z całym zagubieniem, presją, odcięciem od ciała i to też jest bardzo ciekawe.